gdy chcemy ustawić krzywą grzewczą dla niskich temperatur, czyli dla podłogówki, robimy to w następujący sposób. Najpierw musimy odblokować, wiadomo, klawiaturę, przytrzymujemy dłużej, odblokowana klawiatura, wchodzimy w menu, nastawa temperatur, OK, przełączamy ustawienie temperatur i robimy dla niskich temperatur, wciskamy przycisk on-off i wybieramy odpowiednią charakterystykę, która będzie odpowiednia dla nas. Charakterystyka zamieszczona w tabelce jest. Więc można sobie zerknąć, która będzie najbardziej odpowiednia. Ustawiamy ją, wciskamy przycisk OK, robimy back, back, back i automatycznie już mamy ustawione według krzywej grzewczej, ale dla podłogówki.